Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka z kanału Syla na co dzień i witam was ponownie na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj OMG, niedawno wstałam, ale złożona kabić już zwierzątka. No i poranek razem ze mną, miłego ziwanka. Przepraszam, że was zaraziłam, muszę mieć zęby. Tak jest, więc to jest pierwsza czynność, którą zrobię. Mówię tylko zrobić jedną ręką, bo mam już końcówkę pasty do zębów i muszę wycisnąć dwa. Ogólnie to mam wodoodporny eyeliner i kurde, muszę domyć, bo wczoraj mi się nie chciało domywać. No i mi zostaje taka smuga tutaj. Jeszcze miałam wczoraj rzęsy założone, więc jeszcze klej do tego jest. Tak nie może być, trzeba to umyć porządnie przecież. Trochę mi to zajmie. Kurde, wy nawet nie wiecie, ile ja mam much w domu. Tak mnie one drażnią. Ojej, mam pająka na oknie. Lepiej zamknę, bo sobie tu nie wszedł. To jest taki nieprzyjemny. I te muchy są wielkie. Chodź tutaj, cię zaraz złapię, nie będziesz mi tutaj bzyczeć. Ha! Za pierwszym razem. Bam! Ja mam wprawę, ja niedługo będę szybka jak ninja. Wiecie, ja jestem wegetarianką, ja lubię zwierzątka, jest fajnie, ale bez przesady. Nie przepadam za muchami, pająkami. Mam nadzieję, że nie będziecie mnie oceniać. Nie lubię tych stworzeń i to nie jest temat do dyskusji. Po prostu jest jak jest. Ale wracam do makijażu i do przygotowania się właściwie. I ja zawsze, w sensie ostatnio, zaczynam w sumie od zrobienia sobie tej fryzury. W ogóle mam tutaj jeszcze raz wczoraj, bo nie mam włosów, mam mieć włosy codziennie. No, ta syrenka na TikToku mówi, że nie wolno mieć włosów codziennie, nie można się myć codziennie, bo miałam dezodorant dołożyć. Dobra, ja żartuję oczywiście. Zrobię sobie koczki, żeby potem sobie przypiąć kukłaki. Yeah! Makijaż gotowy, włosy też gotowe do przypięcia kuców, ale muszę się jeszcze przebrać, guys. Nie wiem w co. Ale muszę przyznać, moja garderoba nadal jest całkiem czysta, w sensie mam te kilka rzeczy na tym, ale bez przesady już, nie? Jest okej. Okay. Co robimy? Mrówka. Ej, ale to będzie vlog po prostu z pozbywania się insektów z mojego domu. Tragedia jakaś. Sprawdziłam, jest 27 stopni, więc ciepło. I wyciągnęłam spodnie prosto z suszek, myśli się, że się na mnie wyprostują. I mam też topik z Sinseya zadychy, ale mam tutaj te ramionczka i muszę je odciąć. No i będą mnie nerwować, ja wiem, że one będą mi wychodzić, więc let's do this real quick. O! Się tutaj zaszłam. Słuchajcie, dlaczego w ogóle się szykuję? Bo tak. Taka jest moja odpowiedź na to pytanie. Właściwie to po prostu skończyły mi się energole. Nie jest letko, jest 12 godzina. Ja nie mam filmu na dzisiaj. Ten film, który teraz nagrywam właśnie dzisiaj. Muszę w ogóle narobić na zapas. Ja serio jestem pod kreską tak bardzo mocno, jeśli chodzi o filmy. A to, że jadę na weekend mi nie pomaga, bo ja muszę mieć skończone filmy do piątku, do poniedziałku albo nawet do wtorku. Nieważne. Jadę po kawusie, żeby mieć motywację, siłę do robienia rzeczy. No i przy okazji kupię sobie też energole, no bo co? Bo nie mam. Po drodze jeszcze na stację benzynową, bo Marcel to już tak szczerze mówiąc na oparach jechał, a rzadko kiedy tak jest. A teraz już jestem w centrum handlowym, idę do Starbucksa najpierw. Potrzebuję troszkę kofeiny, żeby się obudzić. A przy okazji sobie tam usiądę na chwilę, powiem wam, jakie jest moje nowe zamówienie w Starbucksie. A few moments later. Dla mnie będzie średnie karmelowe frappuccino na mleku bez laktozy i z bezcukrowym karmelem. Masz piękne poznanie. Dziękuję bardzo. Karmel frappuccino z bezcukrowym karmelem na mleku bez laktozy. Tak, i bita śmietana nie zostanie. Zostaje? Tak. Dobra. I jak masz na imię? Marysia. I karta Starbucks. Moje ostatnie typowe zamówienie w Starbucksie. W ogóle jakie ma ładne serduszka. To jest karmelowe frappuccino na mleku bez laktozy z syropem karmelowym, ale bezcukrowym. Zostawiam bitą śmietanę, mimo tego, że jest mleku bez laktozy, bo ja nie mam nietolerancji laktozy. Jednak nie jest przyjemnie. To jest nabite śmietanie. Czemu nie? I w ogóle płaciłam, to moja karta Starbucks nie działała. I się okazało, że jest jakiś błąd systemu kart Starbucks i tego systemu płacenia kartami Starbucks i musiałam to płacić normalnie. Więc zamiast 20 zł, jak zawsze, to zapłaciłam 24 i musiałam zapłacić za dodatki. A tak, jak mam kartę Starbucks, to złoty stan, więc nie muszę płacić za dodatki. O tyle kupuję, że mam za darmo. No cóż, to sobie tutaj poczynuję, popatrzę, pomyślę, pooglądam TikToka. Teraz na szybko Rossmann i moje energolki. Trzy tylko skromnie dzisiaj. Ej, ale podświadomie mam lekką nadzieję, że będziecie ze mnie trochę dumni w komentarzach z powodu... Wiem, że kupiłam energola, ale z tego powodu, że rano nie wypiłam od razu energola po przebudzeniu, tylko że poszłam najpierw po kawusie. Przysięgam, pierwsza rzecz, którą robię, kiedy wstaję, tego nie pokazywałam w porannych rutynach, ale może kiedyś powinnam zrobić realistyczną poranną rutynę, taką serio od pobudki i serio co robię. Bez kitu mogę to nagrać. Ja centralnie
generalnie pierwsza rzecz, którą robię po przebudzeniu, to otwieram psom drzwi, żeby wyszły na siku. Kolejna rzecz to jest otworzenie mojego... Otwarcie Energola. Upsy! Może wam nagram takie coś, ale teraz jadę do domku. Ogólnie ostatnio był u mnie mój chłopak i on od jakiegoś czasu bardzo, bardzo marzył o tym, żeby tę kanapę przesunąć do ściany, bo jak wiecie, była tam przerwa. No i ogólnie przesunął ją całkowicie, ona nie będzie aż tak bardzo, bo będą zasłony tutaj, ale spełniłam jego marzenie i zobaczcie, ile jest miejsca wolnego tutaj wszędzie. Nice. Ja już się nie mogę doczekać, aż będą właśnie zasłony i tak dalej, bo tu będzie jeszcze dywan, będzie jeszcze bardziej przytulnie, aż te ściany będzie skończona, bo tu dużo rzeczy jeszcze jest do zrobienia, ale ogólnie chciałam wam teraz pokazać coś bardzo realistycznego z mojego życia, a mianowicie życie z królikiem i jak to wygląda, więc zobaczcie, tu są moje słodziaki, ale jak widzicie, wszystko naokoło jest w sianie, serio, wszystko jest w sianie, wszystko, wszędzie jest siano, więc jak jest ten dźwięk na TikToku, I'm carrying your love with me, no to właśnie o tobie, dziubachu mały mój. Już nie mogę się doczekać, aż będzie fryzjer. Serio. No co ty się ryjesz tutaj? Ja tutaj o króliku gadam. Ty nigdy nie chcesz do kamery, a jak o króliku nagle mówię, to ty tak. No, no dzień dobry. Idziemy, siku? Idę Marvelowi porzucać piłkę. Patrz, jak on pięknie aportuje. I pokażę wam też coś zabawnego. A mianowicie, jak moja kosiarka kosi trawnik, to zobaczcie, jakie szlaczki śmieszne zostawia. Dobra, masz. Dobra, guys, ale to tyle, jeśli chodzi o dziś. Ja zabieram się za montowanie tego filmu, bo jest 14 i muszę go dodać dzisiaj, żeby był. Więc słuchajcie, taki poranek luźny w moim stylu. I jeśli chodzi o dzisiejszą emotkę, to nie będzie emotka, tylko napiszcie w komentarzach Syla, literka po literce, tak żeby nikt wam nie przeszkodził. I to jest wasze zadanie na dzisiaj. A my się widzimy na moim kanale jutro o 18 każdego dnia, więc do zobaczenia, kochani. Prawie byliśmy my, tu dryfuje.